Wymiar rysunkowy jest to wartość liczbowa wyrażona w określonych jednostkach, której formę graficzną stanowi zespół linii, znaków i liczb. Części składowe wymiaru obejmują linię wymiarową zakończoną znakami ograniczenia linii wymiarowej, pomocniczych linii wymiarowych oraz znaku wymiarowego. Niekiedy znak wymiarowy może być umieszczany na linii odniesienia. Wszystkie elementy wymiaru są rysowane linią cienką ciągłą. Linie wymiarowe powinny być umieszczane w odległości nie mniejszej niż 10 mm od linii zarysu przedmiotu i 7 mm od każdej kolejnej równoległej linii wymiarowej. Rozróżniamy następujące typy wymiaru. Wewnętrzny, wówczas gdy między granicznymi pomocniczymi liniami wymiarowymi znajduje się powietrze. Rysunek przykład A, C, D. Zewnętrzny, jeśli między granicznymi pomocniczymi liniami wymiarowymi znajduje się materiał. Przykład E, F, I. Mieszany, wówczas jeśli pomiędzy granicznymi pomocniczymi liniami wymiarowymi znajduje się powietrze i materiał. Przykład A, B. Abstrakcyjny, jeśli wymiar dotyczy położeń osi symetrii lub wymiarów tworów teoretycznych. Przykład A, B, G, H. Linie wymiarowe mogą być zakończone znakami ograniczenia, strzałkami wewnętrznymi, jak widać na rysunku w podpunkcie A, lub strzałkami zewnętrznymi, jak na przykładzie B. Kształt grota strzałki przedstawia przykład C. Początek linii wymiarowej może być pokazany jak na przykładzie D. Linie wymiarowe mogą być też zakończone ukośnymi kreskami, jak na przykładzie E, lub kropkami pod punkt F. Pomocnicze linie wymiarowe są przedłużeniami linii zarysu lub krawędzi rysowanego przedmiotu lub są styczne do tych linii. Liczby wymiarowe wyrażają długości wymiarów w milimetrach z pominięciem przy liczbie skrótu mm. Wartości kątów podawane są w stopniach, minutach kątowych i sekundach kątowych. Liczby umieszcza się nad liniami wymiarowymi lub pośrodku linii wymiarowej. Może być też umieszczany na przedłużeniu linii wymiarowej lub nad liniami odniesienia. Położenie tekstu wymiaru zależy od kierunku położenia linii wymiarowej, co obrazuje tzw. koło wymiarów. Podczas podawania wartości liczbowych wymiarów są wykorzystywane różne znaki wymiarowe pokazane w tabeli. To już wszystko w tym materiale. Zapraszam Cię teraz do dalszej części kursu.